Dobra, kochani, chcieliście, to Darek wybiera mi kosmetyki w sklepie online. To jest łatwizna, widzę już. Czemu? Bo od z góry do dołu mam napisane, co mogę wybrać. Czyli wszystkie kategorie mi tak, wybierzesz? Czyli na pewno czegoś nie zapomnę. Zaczynamy od oczu, weźmy tusze do rzęs. Trochę to drogie tutaj. Drogie czy nie drogie to? 30 zł. A ile ostatnio wydaliśmy? 500. No więc teraz mam nadzieję, że się zmieścisz, nie wiem, w 250. W 300. Daję ci 350, tak max, żebyś się zmieścił. Tutaj jeszcze nam zostały teraz brązujące rzeczy. Bo Karolina nie chciała 10 tysięcy razy pokazywać, co my zamówiliśmy. Kulki jakieś są? Kulki weźmiemy. Możemy kulki? Możesz co chcesz, a nie wiem, ja nic nie mówię. To jest ok? Ja nic nie mówię. Weźmiemy te kulki, to jest to. A dlaczego wybierasz kulki? Akurat, bo ci się spodobały? Bo kulki są fajne. Nie jest drogie, dwie dyszki. Też są różowe. Dobra, weźmiemy te kulki, te są zarąbiste. Okej. Okay. Coś do ust. Błyszczyk, szminki. No Karo, w porównaniu do sklepów tutaj dużo to nie kosztuje, powiem ci. Mogliśmy od razu tutaj kupić, a nie. A jak chcę matujące, czekaj, na przykład mat. O, a to jest jakieś podkłady matujące, tak? Mhm. Są szminki matujące. Matujące szminki, tak? Mi się to podoba. Bo jest czerwone. A chcesz, żebym miała czerwone ostatnio usta? Ostatnio było różowo, teraz będzie czerwono. 27 zł. Taki byś miał taki kolor, patrz. Taki ciu, ciu. Też rzęsy biorę. Do oczu? Może mówię do brwi, tak. Chciałem do brwi. Dlaczego akurat taki produkt? Widziałeś, żebym czymś takim się malowała? Nie. Ale fajne. Ale fajne, no dobrze. Kulkę mamy różową. Ładną. To już widziałem, że to miałaś, więc dlatego co kupiłem. Gdzie tak, miałam? To? Burżuła, dobrze mówię? Jak to się czyta? No, burżuła. A skąd, gdzie to miałam? No w domu to gdzieś masz, widziałem to już wiele razy. Tą kulkę. Podkład nie wiem, czy dobry. Light beige, ale myślę, że będzie ok. No zobacz, są owoce. I to znaczy, że może być owocowy. Ja tak myślę. No dlaczego by owoce dawali na opakowanie? Kolejna rzecz to jest róż puder w kompakcie. Ale taki wojskowy klimat ma, więc dlatego go wziąłem. To jest baza. Dlatego wziąłem taką bazę tanią, bo po co mam kupować drogą bazę, jak można tanią. Bo bazy tak nie widać. I tu zobaczcie, jakie mamy świetne kolory. Wow! I dlatego to po prostu kupiłem. Gdzieś mogła zrobić sobie, jaki będziesz chciała. Nie będziesz musiała się ograniczać fiolet, żółć czy róż, tylko już mogła zrobić. Ale znowu mi wybierasz takie kolory. Tak, i oczywiście zobaczcie, jaka cena. Więc to jest plusik. I myślisz, że będę chodzić w takim makijażu? Tak. To mamy tuż do rzęs. Jakoś mi się kolor podobał, do tego go wziąłem. Bibułki matujące są super do ściągania sebum, ale też taniocha. Tu mam teraz korektor pod oczy. Też 16 zł, więc nie tak dużo. Z czym się kierowałeś? Miłością teraz. To jest czerwień. No ale skąd wiedziałeś, jak mi wybrać korektor czy podkład? Nie wiedziałem. Kochani, właśnie przyszło moje zamówienie z kosmetyków z Ameryki. Zaraz będę się malować. Wszystko to zamówił dla mnie Darek. Cena łączna to było około 300-350 zł, z tego co pamiętam. Nic nie wybierałam, wszystko wybrał mi on i zaraz sobie zobaczymy to wszystko w akcji. Kochani, siadam do makijażu. Poprzednia część bardzo wam się podobała. Jestem w szoku, ile mamy lajków, ile mamy wyświetleń i wszyscy głosowaliście na to, żebym zrobiła wersję zamówienie online, więc mam tu zamówienie online. Wszystkie kosmetyki pochodzą z kosmetyków z Ameryki. Ja widzę je pierwszy raz, przed chwilą wam pokazywałam, przyniósł kurier. Wszystko, co tutaj mam, wybrał dla mnie Darek. I teraz razem z wami sobie to otworzę i zobaczymy. Ja już jak Darek wybierał, widziałam, że kilka rzeczy jest takich, które no nie przepadam za nimi, w sensie formuły i tak dalej. Co to za pomysł z tymi kulkami? Widziałeś, żebym używała kulek? To pierwszy raz. I maseczka truskawkowa, to chyba dla siebie zamówiłeś, tak. W sensie ten peeling. Najbardziej jestem zszokowana, słuchajcie, paletą. Szczerze mówiąc, jestem trochę przerażona, co to będzie, bo Darek wybrał mi tą paletę Eat Sleep Makeup Repeat z Make Up Revolution, która jest strasznie kolorowa i aż boję się jej otworzyć. Paleta w ogóle. Ale miałeś rację, że w takiej cenie to nie kupisz w drogerii żadnej tak naprawdę palety sensownej. Darek wybrał mi też zieloną bazę na zaczerwienienia. Jakaś aluzja. Mam czerwoną twarz ostatnio. Jestem zszokowana podkładem, że wybrałeś dobry podkład. Słuchajcie, ja nic nie podpowiadałam. W sensie kolor w ogóle Darek wybrał jasny, bo kierował się nazwami. No i oczywiście obrazkiem, ale jestem bardzo zadowolona z tego podkładu już, że go wybrał. Oczywiście sąsiad coś zaczął stukać, więc mam nadzieję, że
Zaraz to ustanie. Słuchajcie, w dniu dzisiejszym macie na kosmetykach z Ameryki wysyłkę za 5 zł. Taka jest dziś promocja, więc jeżeli was to ciekawi, wszystkie rzeczy, które pokazałam oraz wiele, wiele innych możecie dostać przy wysyłce za 5 zł. Przez ten sąsiad stukać, naprawdę. Dobra, będę udawać, że nie słyszę stukania. Przechodzę do bazy. Baza zielona, matująca i przeciwzaczerwienieniom. Z Ingrid. Ostatnio bardzo lubię tę firmę. Ciężko dostać w drogeriach, raczej w takich osiedlowych, ale możecie dostać właśnie online. I nakładam takim pędzlem klambraż. Tutaj głównie, gdzie mam zaczerwienienia, okolice nosa. Wiem, że to wygląda zawsze strasznie na początku, ten zielony, ale widzieliście na moim Get Ready do szkoły, że naprawdę czerwone plamy są zniwelowane i nie widać ich tak bardzo. Zobacz, mam zieloną twarz tutaj. Nie widać? Jest zielona trochę, ale ta zieleń jest taka śmieszna. I sąsiad teraz musi stukać. A tak był spokój, nie stukał. Dobra, głównie tutaj na szyję, bo tu mam zaczerwienienia. Teraz to jestem taka, wiecie, sina od tej bazy. Ale to się fajnie wyrówna podkładem. Jeżeli chodzi o podkład, to tak jak mówiłam, Bourjois, z którego się bardzo cieszę. Ta wersja żelowa. Kolor 53, też w pompce. Bardzo ładny kolor, to jest w ogóle mój kolor, więc ja nie wiem, jakim cudem ty go dobrałeś. Nazywa się Jasny Beż, może dlatego. Aha, miałam użyć tego śmiesznego czegoś, czego się boję. Ale chodzi o to, czy to działa. Jajko? No, jajko. Ale śmieszne, czuję się, jakbym się... Jakbym piłkę odbiła. Słyszysz? Jak to ładnie pachnie. Normalnie taki owocowy zapach. Troszkę zasłonię okno, słuchajcie, bo tu nic nie widać. Ale czy rozprowadzę to tym? No to co, mam tak robić? Nie mogłeś mi gąbki zwykłej wziąć? Źle robię? A jak mam robić? Może ty mi pomożesz? Jak? Tak? A to zajmie mi rok chyba. Nie, wiecie co, ja sobie wezmę pędzelek jednak. Może to będzie dobre do korektora. To jest czegoś innego po prostu. Nie wiem. Ale rozprowadzę sobie podkład pędzelkiem. Dawno go nie miałam, tego z Bourjois. A formuła żelowa to już w ogóle dawno, dawno temu. Fajnie tak nawilża i pięknie pachnie. Okej, ten podkład bardzo nie kryje, ale fajnie nawilża, więc te jakby, nie wiem jak wam to wyjaśnić, ale te zmiany nie są aż takie widoczne. Jest to świetny podkład na dzień, taki, no nie wiem, do szkoły, do pracy, bardzo naturalny efekt. Nie mam tu natomiast korektora do twarzy, więc tego dziś nie będzie. No nie było, jest tylko korektor pod oczy. Ale użyję korektora pod oczy w kolorze Fair. Korektor z Revlonu. I z tego co pamiętam, bo go kiedyś miałam, strasznie długo zajmuje uruchomienie go. Jest. Ale aplikator jest bardzo przyjemny. Ale nie wiem, czy to widzicie, ale buzia jest bardzo rozświetlona. I mimo tego, że mam dużo niedoskonałości, to wygląda to spoko jakoś. Pytanie, dlaczego wybrałeś ten puder z tą laleczką? Ładny. To jest ładny. A skąd wiesz, że dobrze działa? No ale z jakiegoś powodu to wybierałeś. No bo jest ładna. Ja bym tak wybierała kosmetyki, bo coś jest ładne. A ty się na tym znasz, ja się na tym nie znam. Ale mogę ci powiedzieć już teraz, że ten puder jest świetny. Miałam go kiedyś i świetnie mi się sprawdził. I cieszę się, że go wybrałeś, bo będę go teraz używać. Najpierw pod oczy w dużej ilości. Znów to samo, kiedy się popudrowałam, wychodzą niedoskonałości, bo puder jakby spłaszcza nam twarz. Zawsze resztką tego, co mi zostało na pędzelku, nakładam sobie jeszcze troszeczkę na wypryski. Tutaj jest minus taki, że ten podkład nie jest tak mocno kryjący, ale damy radę. To był puder, teraz nie mam rozświetlacza, Darek zamówił coś takiego. To się nazywa Multicolor Powder Compact, wojskowy. Bardzo ładne w ogóle opakowanie takie, solidne. Puder kompaktowy, no i nie wiem co on ma tutaj robić, czy on ma wyrównywać kolor, czy on ma rozświetlać, bo tak naprawdę nie jest to ani róż, ani rozświetlacz, ale zastosuję go po prostu dziś jako rozświetlacz. Bo jest taki lekko właśnie różowy i połyskujący. Teraz bronzer. Kulki. Kulki, których się troszeczkę boję. Boże, bo wysypiesz je, ej. Najpierw chcę to otworzyć, wiesz? No tak. Moimi nogami do tego trzymać. Darek, ale muszę otworzyć to. To obróć to. Ja takie kulki to miałam 100 lat temu z Avonu. A tutaj W7, wiecie, ta marka W7 zaskakuje, bo mają naprawdę nieraz spoko produkty. Więc mam nadzieję, że to też będzie ok. Tego nie znoszę, bo to są te, wiecie, gąbki, które wiadomo, że to się... One trzymają kulki. One trzymają kulki, nimi się nie pudrujemy. Ale jak byłam nastolatką, to się nimi pudrowałam. I mamy tu kuleczki. Ostatnio już używała właśnie tych kulek, znaczy nie tych, ale jakichś tam kulek i mówi... Minus kulek jest taki, że włażą zawsze do środka do pędzla, ale tu się to nie dzieje. Naprawdę brązowy jest ten pędzel. Okay, chyba to wystarczy. Widać coś? Coś widać. Tak, widać troszeczkę, teraz widzę. Kilka złotych to jest okej.
bardzo delikatny efekt. Ostatnio bardzo lubię ten puder brązujący z Make Up Revolution, z Moi, ten taki duży. I daje właśnie bardzo podobne wykończenie, takie bardzo delikatne. Nie uzyskacie tego mocnego efektu. Ale podoba mi się, powiem wam, że podoba mi się taki delikatny efekt. A takie kulki, słuchajcie, starczają na 100 lat oczywiście, bo one się nigdy prawie nie zużyją. Znaczy, że nie potrzebujesz innych kulek? Nie to chciałam powiedzieć. Szkoda, że nie mamy lepszego rozświetlacza, ale Darek o tym nie pomyślał. Bo jest na matowo teraz. Bo jest na matowo. Dobra, teraz róż. I dobrze trafiłeś, bo tego różu nie mam. To jest Rose de Jaspe 95. Taki, kuleczka. Pachnie przecudownie. Te róże pamiętam z mojego dzieciństwa. Moja mama ich używała. Później zmieniły troszeczkę opakowania. Mają dołączone pędzelki. I nakładam tu na sam szczyt policzków, czyli na tak zwane jabłuszka. Teraz będzie troszkę nie po kolei, bo przejdę do brwi. To jest flamaster z Art Deco. Ja ogólnie nie lubię flamastrów do brwi. Darek nie ogląda moich filmów po prostu, wyszło na jaw. Nie znoszę, kiedy... Oczy mogę tak malować, ale brwi takim pisakiem, no nie znoszę. Zobaczymy, może ten się sprawdzi. A dlaczego ich nie lubię? Bo wysychają i trzeba je cały czas trzymać do góry nogami, żeby leciał produkt. Rysuję małe włoski, a kolor, jak widzicie, jest dość brązowy. Nie wiem, dlaczego przestaję oddychać w takich sytuacjach. Wydaje mi się, że to jest tak ważne, że nie mogę oddychać. Jak to wygląda? W kamerze wygląda spoko, na żywo? Nie jest źle. I proponowaliście, żeby Darek mi też wybrał pędzle. Słuchajcie, niestety w takiej kwocie nie da się wybrać pędzli. Nasze zakupy kosztowały około 300 zł, co i tak było prawie połowa tego, co wydaliśmy w sklepie, bo w sklepie wydaliśmy no ponad 500. I też byliście w szoku, że tyle wszystko kosztowało. Ale powiem wam, że tyle wszystko kosztuje. No to, że kupujemy na zniżkach w Rossmanie 50%, podkłady, no ale zwykle podkłady te lepsze kosztują 60 zł, no nic tego się nie da przeskoczyć. Tak samo cienie, więc nie były przesadzone, nie wymyśliliśmy tego. Naprawdę tyle wynosił rachunek. Na długo starczy jeden podkład? Tak, na kilka miesięcy. No to bez przesady, 60 zł na kilka miesięcy. No ale wiesz, w sklepie online możesz kupić taniej. Dokładnie ten sam produkt. Okej, brwi wyglądają tak, nie są złe, moim zdaniem wyglądają spoko. Szukam u ciebie potwierdzenia, więc powiedz teraz. No, okej. Kolejna rzecz to baza z Ingrid. Jeszcze tej bazy nie miałam, ale marka Ingrid mnie bardzo pozytywnie zaskakuje. Wydaje mi się, że i te bazy, i podkłady, tak jak wam ostatnio pokazywałam, to jest hit. Wygląda tak, trochę podobne opakowanie do Maka, ale jest bardzo rzadka, powiem wam. Nie jest taka tłusta jak na przykład te z Hean. Ta jest bardzo rzadka, jest takim żelem naprawdę. Jestem ciekawa, jak przytrzyma cienie. Jeżeli jest taka rzadka, to starczy na 100 lat znowu. Produkt bardzo wydajny. Najlepsza rzecz według Darka, czyli nasza paleta kolorowa. I nie wiem, nie mam pojęcia, jaki mam makijaż zrobić, bo... No nie mam po prostu tutaj wyobraźni. Jak zrobisz usta później te? Myślisz, że najpierw usta? No. Może to jest dobry pomysł, ale w ogóle jakie duże to jest lustro. Fantastyczne, naprawdę. Dobrze, najpierw zróbmy usta, a później zrobimy oczy, ale kolory są tak odblaskowe, tak świetne. Może to różowe zrobisz. Nie, różowych nie zrobię, bo już ostatnio był róż. Może zrobię teraz niebieski z fioletem albo tą zieleń z neonem. Okay. Zrobimy coś pojechanego. Najpierw usta i słuchajcie, tej pomadki jeszcze nie miałam, to jest slick matowy. Ostatnio dostałam od jednej z moich widzek właśnie kilka takich pomadek z Anglii, ale sama jeszcze ich nie testowałam, nie kupowałam. Kolor to jest Rioja chyba, a to jest moje ulubione wino, Rioja Red. A aplikator jest taki patyczek tak naprawdę, zobaczymy. Ale dziwne. Ja tak miałam nadzieję, że wybierzesz mi coś nudziakowego. No bo przecież nie lubisz, jak chodzę w czerwieni. No i ciężko się zmazuje, więc jak zrobicie błąd, tak jak ja. Trochę mam krzywe te usta. Kochani, nic więcej nie wymyślę, ale uważam, że i tak całkiem nieźle mi wyszło. Wygląda naprawdę bardzo ładnie ta pomadka, bo jest w 100% matowa, to jest 100% mat. I teraz, ponieważ już mam zrobione usta, to zrobimy sobie oczy tymi odblaskowymi cieniami i nie wiem właśnie do tej czerwieni, co będzie mi tu pasować, bo róż ostatnio już był. Niebieski. Niebieski? Dobrze, najpierw ten jasny cień, który mam tutaj jakby po kolei. To jest srebrny cień, o wow. O wow, ale pigmentacja. Naprawdę, pigmentacja lepsza niż Urban Decay. Przyrzekam wam. Ostatnio miałam do czynienia właśnie z paletką Vice i niestety nie jest tak dobra. No to robimy fioletowo-niebieski w takim razie, jak Darek chciał. Takie mi cienie wybrałeś. One są mega napigmentowane. Jestem ciekawa, czy jakbym chodziła w takim makijażu, to by ci się podobało. Zwróćmy teraz wszyscy uwagę na jak fantastyczna jest ta pigmentacja, naprawdę. Teraz niebieski, który jest przepiękny. O wow. Chociażbym się miała malować tylko do filmu, to jest po prostu piękny kolor. Zastanawiam się, czym to odblendować, bo za bardzo nie mam wyboru. Po prostu suchym pędzelkiem może najlepiej. Słuchajcie, jak lubicie kolorowe makijaże, to musicie mieć tę paletę, bo jest piękna. Okej,
Tak, słuchajcie, pigmentacja tej palety jest wręcz przerażająca. To jest makijaż na Sylwestra po prostu. Jak lubicie kolorowe, kupcie sobie tę paletę. Naprawdę super. Mam jeszcze ochotę użyć sobie tego neonku, bo jest taki zarąbisty. Ale gdzie ja bym go mogła użyć? Tutaj? Nie, nie możesz już. Nie mogę. Popsujesz. Szczerze to mam ochotę zmyć usta, naprawdę. Bo są straszne do tego makijażu. Ale dobra, dociągniemy do końca i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w całości, jak nie zmienię sobie usta. Nie możesz zmazać, bo to musisz użyć tych kosmetyków. Liner to super liner z L'Oreala, który uwielbiam, Perfect Slim. Super trafiłeś? Ja na stronie łatwiej było wybrać. Łatwiej niż w sklepie? No oni mają wszystko podpisane. No i na stronie masz trochę inne firmy. Chociaż też jest L'Oreal i tak dalej. Ale w sklepie nie ma tych wszystkich angielskich marek właśnie. Ten liner jedynie mógłby być troszeczkę bardziej czarny, bo jak widzicie tutaj on nie ma takiej pigmentacji czarnego, tylko jest bardziej grafitowy. Bo jest grafitowy. Darek, kupiłeś mi szary liner. Nie czarny. Jest szary, a ja mówię, co on jest taki szary? A to nie zwróciłeś pewnie uwagi, ja też nie zwróciłam uwagi na to, słuchajcie. Przejdźmy w takim razie do rzęs. Darek mi wybrał rzęsy, Babies się nazywają. I są dosyć naturalne, więc do tego makijażu są... dosyć naturalne po prostu. Myślałam, że wybierze mi Darek coś takiego bardziej hardkorowego. A tu takie, widzicie, grzeczne rzęsy. No dobrze. Mam nadzieję, że chociaż tuż będzie dawał mocny efekt. Słuchajcie, bardzo łatwo przyczepić te rzęsy. Jestem w szoku, jak szybko je przykleiłam. Raz, dwa. Nie są jakieś takie bardzo duże, ale rzeczywiście bardzo łatwo się je instaluje. I na koniec mamy tusz. Tusz jest z Make Up Revolution. Nigdy nie miałam takiego tuszu z Make Up Revolution. Nazywa się The Viper. Wygląda trochę jak kobra, widzicie? Jaką ma końcówkę? To wygląda jak głowa kobry. Ok, jest naprawdę czarny. Przedłuż ocenić swoje dzieło? No ładnie. Chyba mi się podoba, dajcie łapeczkę w górę. Mi się podoba. Co ci się podoba? Wszystko. Jesteś piękna. Nie no, ale powiedz, czy kupowałaś mi tego kosmetyku. Jest to trochę za bardzo czerwone. Tak, jest to czerwone. A jak ci podobają cienie, powiedz szczerze? No ładne, nie? Za tak tyle groszy to ładne. Wiecie co zrobimy? Zmarzę teraz te usta i zobaczymy, jak wygląda ten makijaż z jasnymi i zobaczymy, czy będzie, czy da się to przejść po prostu, bo moim zdaniem z czerwonym, no to nie ma opcji po prostu. Ale cienie są boskie i pomadka też jest boska. Zobaczcie, jak to teraz wygląda bez tej czerwonej pomadki. Super, super, co? Naprawdę fajnie. Uważam, że cienie wyglądają spoko, tylko właśnie nudziakowa jakaś pomadka. Pomadka jest trochę trupia, a to tylko podkład, bo teraz nałożę na to błyszczyk. No i zobaczcie. O wiele lepiej to wygląda właśnie z takimi fioletowo-niebieskimi cieniami, naprawdę ładnie. Także uważam, że Darek spisał się na piątkę. Kciuki w górę dla niego, jeżeli podobało Wam się to kolejne wyzwanie. Przypominam o wysyłce za 5 zł w dniu dzisiejszym z Kosmetyków z Ameryki. Polecam Wam tę paletę oraz oczywiście tą pomadkę, bo jest naprawdę fajna, tylko właśnie do innego makijażu. Co jest tu jeszcze fajnego? Baza naprawdę spoko. Podkład był super. Moim zdaniem Darek dobrał go idealnie, no nie odcina się i wygląda fajnie na skórze. Kuleczki brązujące, jestem bardzo zdziwiona, dały radę. No i róż oczywiście, super, będę go teraz używać. Także uważam, że ogólnie dałeś sobie radę. Widać, że się na tym znasz, Dariusz. Na zamawianiu kosmetyków. Okej, kochani, żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa! Pa.